Po 40 roku życia zaczynają się problemy z utrzymaniem jędrności ciała. Skóra zaczyna brzydko wiotczeć w takich miejscach jak ramiona, brzuch czy biodra. Pojawia się też celulit. Czy jest na to rada? Czy jest jakiś sposób, by skutecznie to zwalczyć? W cyklu Marwina Radzi przetestuje dziś zabieg Skin Shock. Zarówno przed, jak i po zabiegu dokonuję pomiarów, żeby ocenić efekty zabiegów. Zaczynam od nałożenia na skórę specjalnego żelu, który ułatwi przesuwanie urządzenia po powierzchni ciała. Sprawdzam odczucie klientki. Podczas tego zabiegu specjalna głowica będzie dostarczała do skóry impulsy elektroakustyczne. Dynamiczne fale akustyczne i elektryczne jednocześnie oddziałują na wybraną partię ciała, powodując intensywne wibracje w tkance łącznej. Dzięki temu zwiększa się jej unaczynienie, aktywowana zostaje regeneracja komórek i produkcja kolagenu. W efekcie w obszarze poddawanym zabiegowi poprawia się krążenie i wydalanie tłuszczu. Zabieg Skin Shock jest niezwykle wszechstronny. Pozwala skutecznie uporać się m.in. z celulitem, rozstępami, bliznami, zwiotczałą skórą czy obrzękami tłuszczowymi. Usprawnia metabolizm komórkowy, przez co skóra staje się napięta i wygładzona. Zabieg trwa krótko, bo około 30 minut, więc plus jest taki, że nie trzeba sobie planować pod niego całego dnia. Jeśli chodzi o same odczucia, które mam po tym zabiegu, to tak trochę jak taki młot pneumatyczny, który rozwala te wałki tłuszczu. Momentami trochę boli, no ale chcesz być piękną, to cierp. Efekty widoczne są już po pierwszym zabiegu, jednak by były jeszcze bardziej widoczne, zaleca się zrobienie kilku serii. Dlatego teraz przenosimy się w podróż w czasie. Widzimy się za 3 tygodnie, po 3 zabiegach zobaczymy, jakie efekty uda mi się osiągnąć.